Dzień dobry, witam. Taką bombkę wymyśliłam i nazwałam ją łezka. Ładnie wygląda, zawieszona na choince. Wiem co mówię, bo stroiłam moją choinkę już kilka świąt. Są długie 15 cm. Proszę zobaczyć, jak pięknie się prezentują. Położyłam tu na zielonym. Żeby mniej więcej pokazać, jak wyglądają na chońce. Wykonanie jest dosyć łatwe. Tylko przy usztywnianiu to trochę sztuka. Usztywniam na takich malutkich balonikach. Tu pokazuję, jakie one są. Pod koniec filmiku wszystko pokażę. Nie wyrażam zgody na nagrywanie filmików i rysowanie schematów. Również nie wyrażam zgody na przypisywanie sobie autorstwa wzoru, nawet przy częściowej zmianie mojego projektu. Robotkę wykonuję z kardonka muza 10, szydełkiem 1-3 mm. Robię ją z dwóch części. Górna część ma 11 rzędów, natomiast czubek to 5 rzędów. Kotki. One tu są robione z czterech oczek łańcuszka. Trochę inaczej je wykonuję. A tutaj te łuki, te pętle takie, to pięćdziesiąt oczek łańcuszka. Najpierw kółeczko z siedmiu oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i łączę tutaj z pierwszym oczkiem tego łańcuszka oczkiem ścisłym. W tej pentelce mają się znaleźć 10 takich łuków. 4 oczka łańcuszka teraz. 1, 2, 3, 4. Na pierwszy ten łuk i półsłupek wchodzimy w środek tego kółeczka. Półsłupki nie mogą być ścisłe dlatego, że trzeba je później przesuwać, bo dosyć ich tu trzeba zrobić sporo. Teraz trzy oczka łańcuszka, jeden, dwa, trzy do łuku, do kółeczka i półsłupek. Jeden, dwa, trzy, do kółeczka i półsłupek, tak proszę zrobić, 9 takich łuków, a dziesiąty będzie łączony tutaj z pierwszym. Łuk dziesiąty, jedno oczko łańcuszka, nawijam na szydełko nitkę, wkuwam się w pierwsze oczko, Tutaj tego łańcuszka i taki krótki słupek, przerabiam go, mam 10 tych łuków, to jest rząd pierwszy, teraz rząd drugi, też 4 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, 4 I włók i półsłupek, 1, 2 Trzy teraz oczka łańcuszka i w następny łuk i półsłupek i trzy oczka łańcuszka, następny łuk, półsłupek, a tu będzie łączony ten dziesiąty łuk, tak jak było przy pierwszym rzędzie. Łączymy ten dziesiąty łuk w tym drugim rzędzie. I jedno oczko łańcuszka, raz nawijam na szydełko nitkę i tak wkuwam się w pierwsze oczko tego łańcuszka, pierwszego i też ten słupek przerabiam. Teraz rząd trzeci, półsłupek w tym łuku. I jeszcze jeden półsłupek w tym samym łuku. I czy oczka łańcuszka teraz? Jeden, dwa, trzy. Następny łuk, półsłupek jeden i półsłupek drugi. Dwa półsłupki muszą być. I też trzy oczka łańcuszka. I dwa półsłupki. I spotykamy się tutaj na początku tego trzeciego wzoru rzędu. Ja już mam zrobione 9 łuków w tym trzecim rzędzie. A jeszcze przepraszam, bo powiedziałam, że ta pierwsza część składa się z 11 rzędów, i tu jest łączona. Ona jest z 10 rzędów. Teraz dwa oczka łańcuszka. Jeden, dwa. Jeszcze raz. Jeden, dwa. Raz nawijam na szydełko. Wkuwam się w pierwsze oczko tego półsłupka i na długość tego słupka łańcuszkowego przerabiam ten słupek. I w tym łuku półsłupek. To jest tutaj ta część. Ja tu wyciągnę tą zaczepkę. To jest odtąd dotąd. Rząd czwarty to 50 oczek łańcuszka. I ma być też 10 tych pętelek w każdym łuku. Tu mam już 50 oczek łańcuszka zrobione. I wchodzę do. Łku i półsłupek do następnego łuku. I też 50 oczek łańcuszka proszę zrobić tak jak tutaj, i do następnego łuku. 50 oczek łańcuszka do następnego łuku. Tutaj ten dziesiąty będzie wchodził w środek tego półsłupka. Mam zrobione dziewięć tutaj tych pętli. I tu pięćdziesiąt oczek na pętlę dziesiątą. Wchodzę tak jak mówiłam tutaj w ten półsłupek pierwszy. I zamykam oczkiem ścisłym. 25 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 25 oczek. 25 oczek łańcuszka. Wchodzę do tej pierwszej pętli. Trzeba uważać, żeby nie była przekręcona. I półsłupek. I w tej samej pętli jeszcze jeden półsłupek. Teraz będziemy robić rząd piąty. Tu jest pięć oczek łańcuszka i to się powtarza przez dwa rzędy tego, z tymi pikotkami. I pikotek. Więc teraz pikotek w, tym pierwszym, w tej pierwszej pętelce. Cztery oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Cztery, biorę dwie nitki na szydełko, ale nie przeciągam go przez następne oczko, tylko przerabiam ten pikotek i jeszcze raz do tej pętelki i półsłupek. One wtedy są takie trochę tutaj szersze, nie są takie ścisłe, Ścisłe, żeby nie były takie za wąskie i są po środku. 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5 do następnej pętli. Półsłupek 1, 4 oczka łańcuszka na pikotek. 1, 2, 3, 4 dwie nitki mam na szydełku tutaj sobie paznokciem przytrzymuję ten pikotek przerabiam i wchodzę do tej samej pętli i półsłupek 5 oczek łańcuszka 1, 2, 3, 4, 5 do następnej Pętli półsłupek. I jeden, dwa, trzy, cztery pikotek. Przeramiam ten pikotek. Wracam do tej pętli i półsłupek. I też pięć oczek łańcuszka. Jeden, Dwa, trzy, cztery, pięć. Wchodzę do następnej pętli, półsłupek i pikotek. I tak proszę, dookoła te wszystkie pętle obrobić. Tu się spotykamy na początku tego piątego rzędu. Ja już zrobiłam. Teraz trudno to pokazać i będę łączyła ten piąty rząd ze sobą. Będzie to łączenie cały czas w ten sam sposób, czy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I tu mamy początek tego rzędu. Raz nawijam na szydełko, wkuwam się w pierwszy tutaj. Półsłupek przy tej pierwszej pętli i słupek na długość tego łańcuszka. Ten słupek przerabiam. Tutaj trzeba zaznaczyć sobie stoperem, gdzie jest początek, i gdzie koniec. I też w tym łuku dwa półsłupki, pierwszy i drugi jest to rząd szósty. Pikotek jeden, dwa, trzy, cztery. I tak jak przedtem, też dwa były. Od Dwa, dwie nitki nasze dełko i przerabiam ten pikotek jeszcze raz w ten sam łuk i półsłupek i pięć oczek łańcuszka jeden, dwa, trzy cztery, pięć to mamy następny łuk jeden Półsłupek. Cztery oczka łańcuszka na pikotek. I jeszcze jeden półsłupek w tym samym łuku. I też pięć oczek łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak robimy dookoła ten rząd. Tutaj się spotykamy przy tej przy tym stoperze. Ja tu już jestem. Tu zrobiłam ostatni pikotek tego rzędu. Tu jest stopę w tej poprzeczce. Tutaj. I teraz trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I tak jak poprzednio, też raz tylko nawijam na szydełko, bo te łuki i tak wychodzą większe i wkuwam się w pierwszy tutaj półsłupek i na długość tego słupka łańcuszkowego przerabiam ten słupek. Stoper przekładam do tej, do tego łuku następnego. Już jest. I też dwa półsłupki. Tak zawsze będziemy zaczynali od dwóch półsłupków przy każdym rzędzie. Pierwszy i drugi, i cztery oczka, łańcuszka na pikotek. Teraz następne dwa rzędy, to znaczy się siódmy i ósmy, będą te poprzeczki, te łuki z 6 odciekłątów łańcuszka, a wykonujemy w ten sam sposób. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i do łuku i półsłupek, i pikotek. 2, 3, 4, tak, następne dwa rzędy proszę wykonać, jeszcze tutaj jest pikotek, jeszcze półsłupek i jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, następny łuk, półsłupek, jak wykonamy następne dwa rzędy, włącznie tutaj z tym, z sześciu tutaj oczek tych, tych, tego łańcuszka, na tą poprzeczkę, to wtedy się spotkamy. Proszę zaznaczać sobie tutaj te poprzeczki. Następne dwa rzędy: ten, jeszcze i, dr, i drugi z sześciu tutaj oczek łańcuszka. I ja mam zrobione. Stoper, to następny będzie łuk i też trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Raz nawijam na szydełkowku, Wam się tutaj w pierwszy półsłupek i słupek na długość tego łańcuszka, tego słupka łańcuszkowego. To był rząd ósmy rząd dziewiąty jeden, dwa półsłupki w tym łuku no i muszę przełożyć tutaj ten, do tej poprzeczki ten stoper i też pikotek jeden, dwa, trzy, cztery i teraz będziemy ten rząd 9 Robić z pięciu oczek łańcuszka, a dalej wykonujemy w ten sam sposób. 1, 2, 3, 4, 5 do łuku, półsłupek, 1, 2, 3, 4, pikotek i półsłupek w tym samym łuku. I też pięć oczek łańcuszka do następnego łuku. I spotkamy się tutaj przy łączeniu tego ósmego rzędu. Przepraszam, tego yy, dziewiątego rzędu. Łączymy ten Rząd ze sobą, ten rząd dziewiąty i też raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Tu jest ta poprzeczka, stoper, i w pierwszy półsłupek i też słupek na długość tego łańcuszka. Przekładamy ten stoper do tej następnej poprzeczki. I teraz będzie rząd już dziesiąty, ostatni tej części. Też dwa oczka łańcuszka, dwa półsłupki, pierwszy, drugi i robimy pikotek. Teraz cztery oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Cztery do łuku, półsłupek, pikotek z czterech oczek. Jeszcze jeden półsłupek i cztery oczka łańcuszka do łuku półsłupek i tak wykonujemy do końca tego rzędu. Już jestem przy końcu tego dziesiątego rzędu. Teraz nie będziemy łączyć tego łuku, tylko cztery oczka łańcuszka, tak jak tutaj było w tym rzędzie. Jeden, dwa, trzy, cztery. I tutaj wchodzimy do tego pierwszego półsłupka i zamykamy oczkiem ścisłym. Jeszcze raz przerobię to oczko. Mocno ściągam. Ucinam nitkę. Ja te nitki później nie chowam, tylko po usztywnieniu, wykrochmaleniu, to wtedy je ucinam. Pierwsza część jest zrobiona. I tak wygląda ten wzór. Druga część jest króciutka, malutka. Także pójdzie szybciej. Teraz będę wyrabiała ten czubek. Ten czubek to jest z, y, z czterech rzędów, a piąty rząd to jest łączący z tą pierwszą częścią. A robię go na oczku magicznym. Zostawiam trochę taką nitkę, bo ona będzie nam potrzebna. I na oczku magicznym robię 10 półsłupków. Półsłup, y, przydzielone jednym oczkiem łańcuszka jeden dwa trzy cztery pięć tutaj zrobił tego i słupek jeden oczko łańcuszka i trzeci słupek jedno oczko łańcuszka Czwarty słupek, jedno oczko łańcuszka. To jest pierwszy, ten łańcuszkowy. Już mam cztery. Jeszcze sześć takich słupków przedzielone. Jednym oczkiem łańcuszka. Mam już zrobione. Teraz połączę ze sobą ten pierwszy rząd. Jedno oczko łańcuszka. Raz nawijam na szydełko. Wskuwam się w czwarte oczko tutaj tego słupka łańcuszkowego i takim króciutkim słupkiem łączę, szyję. I teraz będzie rząd drugi: 4-4 oczka łańcuszka. i 1, 2, 3, 4. I tutaj wchodzę w ten między tymi dwoma słupkami i półsłupek. Teraz trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I w tą poprzeczkę i półsłupek. I też trzy oczka łańcuszka. I w następną tutaj tą krótką poprzeczkę, półsłupek. I też trzy oczka łańcuszka, powszeczkę i półsłupek i tak robimy dookoła, spotykamy się na początku tego drugiego rzędu. Mam zrobione już dziewięć łuków tego drugiego rzędu i łuk dziesiąty. Jeden, dwa oczka łańcuszka, raz nawijam na szydełko, wkuwam się tutaj w pierwsze oczko tego łańcuszka. I taki krótki, ścisły słupek. I też 4 oczka, łańcuszka. 1, 2, 3, 4, do łuku, półsłupek. I też 3 oczka, łańcuszka w tym trzecim rzędzie. 1, 2, 3. I tak robimy dookoła. Do łuku i półsłupek. 1, 2, 3, do łuku i półsłupek. Tak dookoła, tu się spotykamy na początku tego trzeciego rzędu. Łączę ten trzeci rząd ze sobą, żeby był następny dziesiąty łuk i też jeden, dwa oczka łańcuszka. Raz nawijam na szydełko, wkuwam się tutaj w pierwsze oczko tego łuku łańcuszkowego i tak takie krótkie ścisłe przerabiam. W tym łuku robimy dwa półsłupki, pierwszy i drugi. Jest to rząd teraz czwarty, i cztery oczka, łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery do następnego łuku, i dwa półsłupki w tym łuku, i cztery oczka, łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery i dwa półsłupki. Tak robimy dookoła. Tu się spotkamy na początku tego rzędu czwartego. Mam zrobione 9 łuków i będę robiła dziesiąty Łuk w tym czwartym rzędzie. Dwa oczka łańcuszka raz nawijam na szydełko jak zawsze i wkuwam się w pierwszy tu półsłupek przerabiam taki krótki ten słupek i w tym łuku dwa półsłupki teraz rząd piąty taki łączący te dwie części ze sobą tu jest środek tu jest i ta część druga, dwa oczka łańcuszka teraz, I jeden, dwa i przykładam tutaj do tej pierwszej części i w łuk, dwa półsłupki w tym łuku, jeden i drugi. I dwa oczka łańcuszka. Wchodzę tutaj do tej drugiej części, do tego następnego łuku i też dwa półsłupki. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj do tego łuku z tej pierwszej części dwa półsłupki. Tak łączymy dookoła. Dwa oczka łańcuszka i do łuku tej drugiej części dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka i do następnego łuku tej pierwszej części dwa półsłupki do oczka łańcuszka i do łuku drugiej części dwa półsłupki tak spotkamy się przy łączeniu tych dwóch części jestem przy łączeniu tych dwóch części przy końcu, teraz ciężko jest to pokazać, bo to tak jest niewidoczne, tu jest ostatni łuk, a tu są z tego yy, pierwszej części, a tutaj mamy dwa półsłupki, tu mam dwa oczka łańcuszka i wchodzę w ten ostatni łuk tej pierwszej części i dwa półsłupki, dwa oczka łańcuszka jak już mówiłam, tu są dwa półsłupki, wchodzę w pierwszy i zamykam oczkiem ścisłym. Jest to już koniec. Jeszcze raz przerobię. Ucinam tu nitkę i jest robótka zrobiona. Robótkę powyciągam, żeby wszystko zaszło na swoje miejsce. Te łuki, te pikotki. I będę teraz krochmalić. Krochmalem wudzę do ilości, jaka zmieści się tutaj. Yy, tej ługi. Taka sama ilość 1 do jednego. Wikol i sypuję jeszcze taką czubatą łyżeczkę cukru do miseczki. Moczę tutaj ten, te, tą robótkę, trochę ją potem odłożę na kilka minut i wkładam balon. I tu jest cała sztuka teraz. Tutaj do tego. Balon nie wkładamy do końca. Znaczy się kawałek, ale tutaj jeszcze muszę przyciągnąć wstążki. Takie, to są takie tasiemki, po to, żeby wyciągnąć ten czubek i żeby dobrze było później nałożyć zaczepkę. I po przeciwnej stronie drugą, żeby się nie porobiło w trakcie suszenia takie, nie porobiły takie rogi. Jeszcze drugą tą stążkę, tą tą tasiemkę. Po przeciwnej stronie. tu już mam wyschniętą. Tak wygląda. Balon nadmuchujemy tylko trochę. On tutaj sięga do połowy tego. Może nawet mniej do tych. Do tych yy, pętli, a tutaj jest równiutko u góry, dlatego przyciągnęłam dwie te taśmy, taśmki, żeby było dobrze włożyć tą zaczepkę i tu jest teraz bardzo ważne mówiłam, żeby zostawić tą nitkę, bo tutaj zawiązane tu widać ten węzeł ten zawiązany balon i powyżej tego balonu tego węzła Tą nitkę, co mówiła, że, mówiłam, co nam będzie potrzebna, powyżej tu zakręcam. Tu zakręciłam powyżej. Dlatego, żeby nam ten balon do góry nie uciekł, żeby się nie przesunął. I też tą tasiemkę przywiązałam powyżej tutaj tego supła. Tak, jak tu pokazuję. To jest ważne, bo inaczej nam wyjdzie inny kształt i nie będzie miało takiego, takiej formy, jak tutaj te bombki łezki. Tutaj ładnie schodzi. Pokażę dopiero jak już wyciągnę, bo to szczeli zaraz ten balon. Balon już usunęłam. I teraz jak tutaj będziemy mieli problem wyciągnięcia, bo one się mogą przejść tym krochmalem, to ja wtedy wymaczam te dwa paluchy w wodzie, trochę tak tutaj zwilżę i wtedy gładko mi wychodzi. Już jest. Proszę. No i wkładam zaczepkę. I tak wygląda. To tyle. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, za które bardzo dziękuję. I jeszcze, jak Państwo będziecie pokazywać w internecie, jak wykonacie takie bombki, to proszę o wskazanie autora. Zapraszam też na nasze filmiki. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.